kwotę zmniejszającą zaliczkę na podatek. Wtedy unikniemy jak gdyby tego, że w zeznaniu rocznym będziemy musieli dopłacić wysoką kwotę podatku. To jeszcze jedna kwestia i tu już chyba należy uwzględniać te zmiany, a nie w jaki sposób program, który obowiązuje od tego... Radio Koncita, o bestiach, o bestiach. Myślę, że wiele osób może mieć zagwozdkę, co z tym zrobić, co nie wiem, co mamy taką sytuację, że jeżeli chodzi o rok 2017, tutaj były pewne problemy, jeśli chodzi o ulgę na dzieci, tam się pewne rzeczy pokrywały. Natomiast najważniejszą rzeczą, którą trzeba przekazać, to jest zapraszamy do dyskusji, nie musicie uciekać od świętych, nie musicie uciekać od Biblii, nie musicie wyrzucać Biblii do śmietnika, to znaczy Pisma Świętego, ja powiem od razu, bowiem tutejszy świat myśli, że brewiarz to jest to samo, co Pismo Święte, że książeczka to jest to samo, co Pismo Święte. Dzisiaj będziemy dalej mówili, proszę Państwa, o bestiach, o takich, no wiecie Państwo, oczywiście, że to nie jest dosłownie, my mówimy o bestiach też sztucznych, że ktoś zachowuje się dziko jak zwierz, prawda, jak zwierzę, że nerwowy jest, że jest agresywny. Także wiecie Państwo, to wszystko ma swoją właśnie wymowę. Zawsze trzeba było do świadków Jehowy. Oni tak pięknie to tłumaczą, są najbardziej delikatni z tych wszystkich, wiecie Państwo, ugrupowań różnych. I o tych katolikach świadkowie Jehowy nie mówią źle, nie. Właściwie mówią najdelikatniej, mówią też pozytywnie, proszę Państwa. No bo tutaj adwentyści mówią, że Babilon Wielki to jest religia katolicka, czyli tak bezwzględnie, na przykład adwentyści, bo to oni organizują, ja ich znam, tego typu wykłady, i że mówią, że to Kościół katolicki jest tą nierządnicą, która jest pijana krwią świętych, no bo i wiecie Państwo zresztą, słychać jak ludzie piją, słychać jak ludzie mówią, jak się bawili według systemu rzymskiego, po chamsku, po drańsku, nochlać się najwięcej, nażreć się, chociaż niekoniecznie nażreć się, bo nie ma za co, jest głód, ale najlepiej na wódkę nazbierać. Ale nie mają pieniędzy, to chociaż na tę wódkę, na to piwo. No ale że tutaj nie jest Anglo-Ameryka, Białystok, że tutaj nie jest prawosławie, a do Ilidy browar daleko, to więc co tutaj mają? No wódzie można kupić. No to więc Ewka, proszę Państwa, poszła, postawiła zakupy Mareczkowi w sklepie, czyli sfinansowała, a on kupił wódkę, którą przy niej potem w domu pił. No to bezczelny dziad, który, proszę Państwa, nabrał Ewkę, a ona była tak wściekła, że ona zasponsorowała jedzenie, a on chlał wódkę. Ona była wściekła, bo ona wydała swoje ostatnie pieniądze, a on się tym bawi. On się tym bawi. Także widzicie Państwo, nawet jak spotkasz takiego, no to on powie, że on nie jest katolikiem, prawda? Albo jakąś taką moherową. Rozmawiasz z moherową. Owa moherowa powie, że ona nie jest katoliczką. Prawda? I ha, 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 ha. I jeszcze jak jest na ulicy, to ona nie jest katoliczką, ale jak już pójdzie do siebie na mszę, no bo przecież chodzą do kościoła katolickiego chociaż raz na pół roku, bo ich coś tam ciągnie, albo że ksiądz straszy, że pójdzie do piekła, nie da rozgrzeszenia, poza tym to nie może sobie tych grzechów za dużo. To mniej więcej oni jakoś kupy tego kościoła rzymskokatolickiego się trzymają. Tu jesteśmy na Sawskiej, gdzie na parafii kościoła rzymskokatolickiego był pobity Janek Witek Maciej. Dzisiaj też ktoś tam mówił o Macieju z Miodowej, o jakimś tam proboszczu. No to przecież wiadomo, katolickim. No bo przecież wiadomo, że tych Maciejów jest pełno, jest dużo napędów. Proszę słuchać tutaj, proszę Państwa, w tych sąsiednich, tu pobliskich, najbliższych audycjach naszego radia, Tok FM, Euro Koncita, Barbie Baby Langstrom Extra, co my edukacyjnie mówimy na temat bestii, na temat zwierząt i na temat jednej wielkiej głupoty, którą właściwie każdy popełnia. Czy to są, jak to mówią, wyższe sfery, czy sfery niższe, czy mądrzejsi, czy głupsi, mohery lepsze, mohery gorsze.
to wszystko na jednym wózku jedzie i wszystko głupota. Najlepiej oczywiście, że Biblia mówi, którą wyrzucacie do śmietnika, Biblia mówi, głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. No i jak zaczęto wierzyć w ewolucję, księża katolicy też zaczęli wierzyć w ewolucję, większość, żeby się przypodobać naukom świeckim, królom świeckim. No i tutaj już na księży zeszłam, ale jeszcze raz podkreślam, że Świadkowie Jehowy są bardzo delikatni, są bardzo inteligentni, są bardzo mądrzy i nawet nie mówiliby, gdyby to tak miało być, że Kościół katolicki jest nierządnicą, nie mówiliby, chodząc od domu do domu, w ten sposób, że nierządnicą jest Kościół katolicki, bo nikt by nie chciał tego słuchać. Adwentyści natomiast to mówią i mało tego, że tak mówią, jeszcze to rozgłosili w internecie, że mnie to tak zastanowiło, bo ja znam adwentystów, ale jeżeli chodzi o ten temat nierządnicy, że oni uważają, to ja nie widziałam. Kościół katolicki uważają, proszę Państwa, że to jest ta nierządnica. Także proszę tutaj z nami pozostać, jeszcze troszeczkę wiadomości przez sekundę i będziemy, proszę Państwa, nadawać pozytywnie, edukacyjnie. Państwo sami zrozumieją, trzeba było nie uciekać od Świadków Jehowy. Świadkowie Jehowy nie kąsają, są wspaniali, są bardzo, proszę Państwa, od najmniejszego do największego, od najmądrzejszego do najmniej wykształconego, że to nie o to chodzi. Tu chodzi o nauki biblijne, ale że Biblia, a to w łacinę zamieniona, a to w coś jeszcze innego, bardzo była odległą księgą przez całe wieki. To Państwo już dobrze wiecie i też tej prawdy się boicie. Będziemy tutaj mówić też o tym Dawidku, który uciekł od matki, a że to matki wina, bo się nie umie z nim dogadać, bo krzyczy, a on z domu ucieka. I jak już raz uciekł tutaj do Warszawy, no do Mochorowej Warszawy, gdzie wszystko wolno, wiadomo, jak mówią, że w kościele katolickim to wszystko wolno i przed ślubem i po ślubie, prawda? Czego, jak jeszcze tutaj świadkowie byli, ale już nie ma ich Świadków Jehowy, bo są w Anglii, Ameryce, Białystok. U Świadków Jehowy nie wolno. No niestety, nie wolno, to logiczne. Ale nie wolno też i palić papierosów, nie wolno też oplotkowywać trzeciej osoby, gdy dziad do dziada mówi w obecności jakiejś tam trzeciej osoby. I za plotkarstwo tutaj Zośka Bacia też była wykluczona tam na tym Wrocławiu mieszka od Świadków Jehowy ze zboru. No za plotkarstwo. Poznała prawdę, była rok i długo nie pocieszyła się byciem świadkiem Jehowy. Chodziła też ze mną i głosiła. Bardzo gorliwa i płakała. Ale to plotkarstwo u niej tak było silne pod wpływem też sąsiadów, bo mówię, że to plotkarstwo to nie daj Boże, jak jest psychologia tłumu, prawda, gdy, jak to Rej pisze, dziad mówi do dziada, gad do gada, żebrak do żebraka, gdy im wszystkim prostym i tak zewsząd nędza, gdy czas przyjdzie na księdza, wtedy kiedy chodząc cnotki przewraca, a co tłuszczej kopy maca, wnet maszę urzędnika z niego, choć tobie nie trzeba tego natknieć, wieszkę kopię wrogu, ja nie mówię z kartki. Nie mnie to dasz, synku, Bogu. Potem bierze po kolędzie, w każdym kącie dzwonić będzie. I na ołtarzu pisze iluminare, a ty, chłopko, dare, dare, dare. Także widzicie, książę pokoju, to mówi do was książę pokoju. Także proszę być z nami w kontakcie. Przypomnijmy, Ewa Tylman zaginęła w listopadzie 2015 roku. Wracała z Adamem Z z firmowej imprezy. Oboje byli pijani. W okolicach Warty ślad po kobiecie zaginął. Przez wiele miesięcy szukano jej ciała w rzece. Znaleziono je po ponad pół roku po zaginięciu 26-latki. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Michał Ujazdowski występuje. Także proszę Państwa, książę pokoju o tym mówi. Usuwanie świętości, to Państwo wiecie, że dlaczego. Po rezygnacji z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości zachowam polityczną niezależność. Także proszę Państwa, książę pokoju mówi wam wszystko z serca, serdecznie, że naprawdę Świadkowie Jehowy są
nie chcę plemiennej wojny. Nigdy nie mówił. Rezygnację Kazimierz Michał Jazdowski złożył dziś na ręce Piotra Babiarza, także proszę tutaj tych sąsiedni, a audycja naszego radia to każdy pożar w Valparaiso, 300-tysięcznym największym mieście portowym Chile, spłonęło 100 domów, ewakuowano 400 osób, a 19 jest rannych. Ogień gasi 50 jednostek straży pożarnej. W związku z tragedią prezydent kraju zwołała nadzwyczajną naradę ministrów. Pożar wybuchł w położonej na południu miasta porośniętej lasem Zatoce Lagunowej. Natomiast jeżeli człowiek zachowuje się gęsto zabudowane osiedle, że jest agresywny, niepoczytalny, niebezpieczny dla otoczenia, to mówi się o ludziach jako o bestiach, jako o zwierzęciu, że są zwierzętami. Jak zwierzęta. Nieszczęście, moja siostra jest w pobliżu pożaru, ani ona. O naszym koguciku będziemy mówić, proszę Państwa. Książę pokoju do Was mówi spokojnie i pocieszy Was, uświadomi Wam, wyjaśni, że naprawdę świadkowie Jehowy to cud, miód i złoto. Wcale nie są złośliwi, wcale nie są tacy, jak to ploty donosiły, że to, a to, to, a to, że to jacyś ze wsi, wsiowi, coś takiego, coś takiego. Wszystko jest odwrotnie. U Świadków Jehowy poziom teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej jest na najwyższym poziomie na świecie. To najwyższy poziom na świecie. To, że nie krytykuj, nie oceniaj, a mów od siebie, to oczywiście, że każdemu tutaj w Warszawie by się przydało. I wysyłamy do psychiatrycznego szpitala na Gruzińską, ale mamy 22 cechy w naszym poradniku teokratycznym służby kaznodziejskiej. Mareczek na przykład ma poradnik, ale ponieważ on ani nie jest Świadkiem Jehowy, ani nie stosuje tego i nie stosuje się do tego, to jest mu to niepotrzebne, aż przyjdzie nowy poradnik. Także ludzie często w schowkach, w magazynach z chciwości, to wynika z swej pazerności, trzymają różne rzeczy, które im są po prostu niepotrzebne. Radio TOK FM Euro Conchita. Proszę pozostać z nami. Bez postawienia im żadnych zarzutów, są pod obserwacją policji, ale policja tłumaczy to ich bezpieczeństwem. Czym może skutkować to, co wydarzyło się w Ełku? Znaczy, ja myślę, że to nie jest początek. Bo początek już jest, był dużo wcześniej. Pamiętamy, na przykład w Poznaniu został pobity Syryjczyk, który był chrześcijaninem, ale usłyszał, że jest muzułmaninem i dlatego został pobity, a tylko po prostu wyglądał, powiedzmy, jak na osobę z Bliskiego Wschodu. W tym samym Ełku przedtem było jakieś zdarzenie w innym barze, gdzie akurat zaatakowanymi były osoby z Bliskiego Wschodu. Jest to po prostu coś, co narasta, co jest wynikiem trochę dyskursu o uchodźcach, bo przypomnijmy, że właściwie uchodźców w Polsce nie ma. Właściwie uchodźcy, jakich mamy, to są Tatarzy krymscy, to też w niewielkiej liczbie, i jakieś niewielkie liczby uchodźców z innych krajów. U nas uchodźców nie ma. W związku z tym, ten dyskurs, my przyjmujemy zawsze dyskurs z Zachodu, tak? I ten dyskurs na temat uchodźców, tego, co tam się dzieje, tych zamachów, u nas też znajduje odzwierciedlenie. Mimowolnie ulegamy tym informacjom, które napływają z krajów zachodnich. No, mimowolnie ulegamy. No, pamiętajmy, 2 lata temu został zbezczeszczony meczet w Kruszynianach i cmentarz, gdzie muzułmanom namalowano świnie na zabytkowym meczecie z końca XVIII wieku. No, mówimy o polskich Tatarach, którzy żyli tam od wieków. No tak, chodzi o właśnie. I ktoś maluje ludziom, których przodkowie wsławili się w obronie ojczyzny, maluje im się Polskę walczącą na grobach, tak? Jakby co, to oni nie walczyli, albo, nie wiem, trupią czaszkę, no to jest po prostu, to jest przeniesienie dyskursu, jakby też nie zauważenie tej różnicy, co się w Polsce dzieje, jak to wygląda. Tunezyjczyk i Algierczyk, zdaje się, są posądzeni. Oni pracowali w kebabie, tak? Zazwyczaj o co się obciąża, oskarża się uchodźców, że nie pracują, że biorą socjal, prawda? Ci ludzie pracowali, zarabiali pieniądze, płacili podatki. No ale tutaj mamy wyjątkową sytuację, tutaj tak doszło do zabójstwa. Ja wiem, ale zwróćmy uwagę, że to jest atmosfera pewna taka, że ten człowiek, który został... Ja nie usprawiedliwiam tego oczywiście, bo zabójstwo to jest rzecz straszna i oczywiście sprawca powinien ponieść konsekwencje, ale chodzi o to, że wśród moich znajomych, na przykład doktorantów tutaj w Warszawie, pamiętamy, że pobito doktoranta Wydziału Orientalistycznego Ciemnoskórego, myśmy pisali taki list protestacyjny. Jest jakaś taka atmosfera właśnie wśród cudzoziemców, że oni mogą, tych wyglądających, że oni mogą reagować może nadmiernie, bo oni się po prostu boją.
Jeżeli uczelnia Białystok czy Toruń wysyła swoim zagranicznym studentom taką informację, nie wychodźcie na ulicę, bo może was coś spotkać, no to przepraszam, no to znaczy, że jest jakaś atmosfera taka, że coś wisi w powietrzu, czymś coś grozi. No, jest jeszcze jedna rzecz, o której wspomniano przy okazji komentowania tych wydarzeń w Ełku, to znaczy do tego tragicznego wydarzenia, strasznego wydarzenia, doszło w mieście o bardzo wysokim bezrobociu, około 16-17%. No to zazwyczaj tak jest, że są pewne niepokoje społeczne wtedy, kiedy coś się dzieje, kiedy jest źle, prawda? Kiedy jakoś nikt nie miał nic przeciwko gastarbeiterom z państw muzułmańskich, kiedy był boom gospodarczy i oni byli potrzebni. To wtedy wręcz przeciwnie ich sprowadzano, przecież to państwa ich sprowadzały. Niemcy jako państwo, Austria jako państwo, dziesiątki tysięcy. Tak, setki tysięcy nawet Turków i nie tylko Turków, tak? I było wszystko dobrze. Natomiast kiedy boom gospodarczy się skończył, zaczął się kryzys, okazuje się, że ci ludzie mogą stanowić pewnego rodzaju zagrożenie ekonomiczne i dlatego przeciwko nim kieruje się jakiś dyskurs społeczny, który potem owocuje, no chociażby tym, że oni muszą za coś przepraszać, że im się każe mówić po polsku. Jeszcze dwa lata. Może ktoś, kto ma inny kolor skóry, czuje się zagrożony. Nawet kładał druty, składał bolce dwa razy do zamka, jak tutaj umarł ludzi, Janek Maciewiczek, a wiceprezesowa spółdzielni Sław udawała, że nie wie. No to mówili, to jest bezczelność, bezczelna bada, bezczelnie kłamie, zwłaszcza, że na żywo była kilka razy złapana. Że mieszkanie zdewastowano, no jak Janek Witek tu się wprowadził już bardzo dawno. To przecież to mieszkanie było zdewastowane. To mieszkanie, jak on z brazylijski przyjechał, 20 lat było nieremontowane. To mieszkanie to się nadaje do gruntownego remontu. To więc nie wiem, czy to się komuś opłaca walczyć o spadek. 30 tysięcy długu, zaległości, jeszcze kilka dobrych tysięcy za remont. Ja nie wiem, ile remonty kosztują, ale może 20 tysięcy. Taki kapitalny, super remont. Oczywiście, tylko muszę pamiętać, że parkiet żeby od nowa zrobić, musi się dokonać we Francji, albo musi się dokonać w Niemczech, bo to są kraje, o których wiadomo, które są znane. Jeżeli tam się dokona zamachu, to jest spektakularne. Także jeżeli się tam dokona zamachu. Że po prostu kiedyś proszę mówi, Państwa, proszę pozostać z nami i proszę zaglądać do sąsiednich audycji naszego radia Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langström Extra. Bo my mówimy o zwierzętach, mówimy o bestiach. Mówimy o ludzkich bestiach, że to już jakby nie ludzie, czasem na ulicy widać, że pijaczki wrzeszczą do siebie, że ludzie krzyczą na siebie. I to wcale nie przeszkadza, że to jest w czasie tych Saturnaliów jeszcze starożytnych i rzymskich. Tak to świadkowie Jehowy mówią bardzo delikatnie, Babilonki. Świadkowie Jehowy nigdy nikogo nie obrażali. I jak między sobą też mówią Babilonki, to wiadomo, że religie wzięły się ze starożytnego Babilonu jeszcze z czasów Nemroda. Także w tych poszczególnych religiach, a przecież też i prawosławnej, jest trójca na przykład. Skąd się to wzięło w religii prawosławnej, skąd się to wzięło w religii katolickiej, skoro tego wcześniej nie było. Tutaj pięknie skorzystałyśmy z wykładu adwentystów, no i oczywiście, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Kiedy powstała trójca? Kiedy kult kobiety, na przykład 531 rok, Teotokos, kult Matki Bożej. To wszystko jest pięknie rozpracowane, proszę Państwa. I Bogu dzięki. Pozdrawiajmy się pocałunkiem świętym. Będziemy kontynuować. Także jest bądźmy to inteligentni, kategoria bądźmy mądrzy. Jeżeli pani pozwoli, najnowsze co można badanie CBOS-u dotyczące posłuchać, czego posłuchać, co można od kogo przyjąć, jakie tematy można rozmawiać. Wiadomo, że my będziemy zachowywali się wybiórczo, No, tak jak mówię, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, no to często korzystam też z wykładów adwentystów i jakichś tam innych ludzi, co oni powiedzą, no bo żyjemy na tej samej jednej planecie i korzystamy z wykładów. Zresztą, proszę Państwa, nasz kanał Witeklandia, El Mercedes, Elhof Art 2000, Blue Art 2000, Ela Knor, Elka Wiercielka, Elka Pierdzielka, Cinderella, Felicja Boska,
wakacją. Melodramato na Google Plus. Ela Hoflandia. Proszę Państwa, dużo jeszcze innych kanałów, jak również na... W ogóle bo rozmawiamy o teorii. Daily Motion, El Mercedes. I mamy blog Wiecholandia Król. Wiecholandia Król. Proszę oglądać, proszę patrzeć, proszę słuchać. Są to wszystko kanały edukacyjne. Bo okazuje się, że ludzie, którzy nawet jeśli są wysoko kształceni, to niekoniecznie są kształceni psychologicznie. Pomoc psychologiczną niesie nam Pismo Święte Biblia. Biblia została jakoś tak sponiewierana, potraktowana kopciuszo i wyrzucono Pismo Święte ostatecznie do śmietnika. Leżały Nowe Testamenty tutaj na śmietniku, pod śmietniczką, na trawie, na glebie, przed Pałacem Kultury Stalina i Lenina, na krzakach. Na bruku, tak, na asfalcie, na zewnątrz, także już, na Marszałkowskiej, Aleje Jerozolimskie, na ławce, wszędzie. Musimy też pamiętać, że proszę Państwa, okazuje się, że oczywiście, że ludzie są winni, źle robią, że to robią, bo najwyższy czas, żeby człowiek wiedział, co to jest Pismo Święte. Oni natomiast szanowaliby brewiarz, szanowaliby książeczkę do nabożeństwa. To już teraz Państwo rozumiecie, dlaczego jak rozmawiałam z tą lipską, mega oszustką wszechczasów. Tutaj niektóre te nazwiska mogą być też, proszę Państwa, takie symboliczne. Mega oszustka. Makryna Mieczysławska też to był jakiś tam pseudonim. To była Irena Wińczowa. No ale że to my tutaj edukacyjnie mówimy o oszustce, która oszukała samego papieża, no to można mówić, nie? No pomysł też nie wypalił, korytarz humanitarny też nie wypalił, zatkało, trafi do nas ludzie starsi, kobiety i dzieci. Jak prowadzimy w czasie tych babilonek, saturnaliów rzymskich program, to omawiając cztery tematy, mówimy po pierwsze. Pierwszy temat, groby pobielane. Drugi temat, faryzeusze. Trzeci temat. Baba Dziad. No to tutaj przy tej Makrynie Mieczysławskiej, jak jesteśmy, przy tych tłustych babach w Warszawie, no to się wszystko zgadza. No i teraz jak to dziecko rozmawia z tą babą lipską, no to przecież to jest skandal. Ona go nie lubi. Jak ja dziecku wyjaśnię, dziecko, no na pierwsza grupa. Proszę Państwa, ręki. Ja mówię, słuchaj dziecko, ona Ciebie nie lubi. Ona jak miała tu zapłacić za wodę, jak się dowiedziała, że Ty wymyjesz jedną nogę, wczoraj się pytała, co to znaczy jedną nogę. No i specjalnie to mówi. Jak dziecko wymyje jedną nogę, to Ty, jak miała dostać 10 tysięcy ubezpieczenia po śmierci po Janku Witku, to powiedziałaś, że za wodę nie zapłacisz nic, bo on się myje, a Ty nie będziesz opłacała. A najchętniej to byś go stąd wysiudała, co zrobiliśmy my z Tobą. I raz tu nie wpuściłam ją, przyjechała policja. Niestety musiała pójść, no bo ona tutaj nie jest panią tego domu. Niestety. Baba Dziad może sobie iść do tej Joanny ze szkoły podstawowej, koleżanki, bo tu Polska, albo do tej Krysi tutaj na Saskiej 48, która mieszka, gdzie po bloku chodzą pluskwy, a na ścianach jest napis: proszę zamykać okna, bo po bloku chodzą pluskwy. Tutaj przy okazji mówimy też o uciekinierach, a może ci, którzy tutaj są obok, też nas wyręczają. Ale zaraz będziemy dalej opowiadać. Proszę zostać z nami. Mówią specjaliści, że po prostu służby francuskie też dużo gorzej działają niż niemieckie. W związku z tym rzeczywiście wpływ tych wydarzeń, tych tragicznych wydarzeń może być znacznie większy. Podstawą, proszę Państwa, my mamy tutaj chrześcijańskie Pismo Greckie, ale tutaj zobaczymy, czy nie jest przypadkiem coś na temat starożytnego Babilonu, proszę Państwa. Wyraźnie różne tam propagandowe przybudówki proroctwa biblijne spełniają się w naszych czasach. Są właśnie odwetem za to, że Turcja bierze Państwa, 134 strona. Tak państwa taką książkę tak, możecie dostać, też poprosić, bo jeżeli nie będą mieli świadkowie przy sobie. Także świadkowie Jehowy są bardzo delikatni i naprawdę jak pogadacie przez 5 minut, to zorientujecie się, że to są wspaniali ludzie, że warto z nimi, proszę Państwa, rozmawiać. Proroctwa biblijne
powinno wypełniające się na naszych oczach. Tylko każdy rozgrywa swoją. Aż tutaj dojdę, proszę Państwa, trzęsienia ziemi, plaga śmiertelna, bestie ziemi, są bestie ziemi, proszę Państwa. Bestie ziemi, czyli o zwierzętach i może dojdziemy jeszcze do Babilonu Wielkiego, pewnie tutaj nie. Ale bestie ziemi to nam się przydadzą. Natomiast to, co o szkarłatnej bestii, to myśmy to już czytali. I o kobiecie z Apokalipsy świętego Jana. Oczywiście, że Jezus Chrystus dyktował, proszę Państwa, pierwszy rozdział, który został źle zinterpretowany w muzeum tam pod Trójką Marszałkowska 3, zdaje się, gdzie było muzeum, proszę Państwa, na miejscu gazety Życie Warszawskie. Życie Warszawskie. No tak, ale oni tam także pierwszy werset, tak? Pierwszy werset Apokalipsy, objawienie Jezusa Chrystusa, które dało mu Bóg, tak Muzeum Drukarstwa. Rozmawiałam z tą panią kierowniczką, że ten pierwszy werset, który przeczytam, był tam źle przetłumaczony. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce, to też on za pośrednictwem wysłanego anioła swojego służę swojemu objawił Janowi. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg. No i to słowo Bóg jest bez przedimka określonego ho i słusznie tłumaczę, zwykle tłumaczą to pisząc małą literą, które dał mu Bóg jako pośrednik. Zaczęli się szkolić wszyscy dżihadyści, którzy zaczęli szkolić następnych. To jest ten zalążek. Nie byłoby ISIS, gdyby nie było ataku na Irak. Jaki był Saddam Hussein, był strasznym dyktatorem. Ale na takie rzeczy sobie w ogóle nie pozwolą. Proszę Państwa, nie będziemy tu wnikać teraz w szczegóły, ale ten 17, 18 rozdział, co my mamy w Europie, to co obserwujemy w związku z państwem islamskim, z terrorystami, sprawi, 17 rozdział Apokalipsy. I tu ciekawe, i tu ciekawe, prawda? Wizja wielkiej nierządnicy i zwierzęcia, 17 rozdział. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę ci sąd nad wielką przetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami. I tutaj oczywiście... Od razu, nie od razu, adwentyści mówią, że tą nierządnicą jest po prostu Kościół rzymskokatolicki. Świadkowie Jehowy są delikatni, spokojni, spokojni. My Państwu to dobrze wyjaśnimy, my Państwu to ciepło opowiemy. Także, że to nie jest jakby tylko Kościół katolicki, żeby się użalać i że wylać kaszę, jakby, proszę Państwa, gniewu na całą tę religię katolicką. One były też finansowane, prawda, przez te państwa, które na pozór tam w rodzinie spalono, komuś tam w rodzinie dom spalono, czy człowieka, czy dziadka, czy pradziadka w czasie średniowieka, chociaż był taki film Nędznicy, mury, ale nie wiem, może ja znajdę to w internecie, bo już teraz mamy wszystko do dyspozycji, bo jak w bibliotece to człowiek się spieszy jakoś tak, chociaż ma 9 godzin, to się spieszy, ale tu w domu mury. Proszę Państwa, film Zabobony, gdzie w średniowieczu spalono czarownicę, to znaczy kobietę zwykłą, i ona się potem przez wieki mściła. I w tej wiosce wcześniej jakieś takie nieszczęścia się stały. Księdza piła tarczowa przepiłowała tysiąc razy, skacząc po nim w chlewku, gdy poszedł drewno piłować. Na morzu też w molo z wody wychodziły jakieś potwora, grabie, że już nie powiem ręce. Także straszne różne rzeczy działy się i my to Państwu chcemy opowiedzieć ten film, ale proszę poszukać, był na lęcie, na takiej taśmie film, no ale to, co się działo w średniowieczu, to Państwo dokładnie wiecie, bo ludzie czasem udają, że nie wiedzą i specjalnie udają rehodukcję, specjalnie czyniąc mniejsze zło,
że tak jak ten kurczaczek też, mając zaufanie matki, nabierze tych telefonów, T-Mobile'u w Play'u, potem tego nie spłaca, a potem matka będzie musiała spłacić, to jest wielki dramat, proszę Państwa, dla matki. Już nie spłacił pieniędzy z banku, się nie chce przyznawać, ucieka, co to będzie, a nic nie mówię, ale mówię, to co możliwe w T-Mobile'u czy w Play'u, to to spłacaj. No ale widzicie Państwo, czy to ludzie są bardzo wysoko kształceni, czy to takie dziecko z szczególnej troski też się buntuje, też się denerwuje. Tutaj swego czasu, tydzień temu niecały, dałam mu się siatkę z kanapkami i z czapką piękną, którą lubił, wywalił tutaj do ogródka, widzę na trawniku leży. Sprzedał pewnie dwa laptopy, kupuje ciastka sobie i tak, tak lekko żyje. Oczywiście, że go chwycą, pochwycą. I wojna domowa, bo nie pozwolono im rządzić. Nic tutaj na ten temat się nie chce wypowiadać, ale jak się pluje w swoje gniazda, w swoją rodzinę, nadużywa się zaufania matki, albo jak się gdzieś nadużywa gościnności, tak jak ta Lipska. Tutaj, proszę Państwa, to ja dzisiaj zamknę też toaletę i nie dopuszczę, proszę Państwa, jelenicy albo lochy, tak zwał, tak zwał, na zwierzę wychodzi do wodopoju. Tutaj mamy, proszę Państwa, o tych zwierzętach, przejdziemy do apokalipsy świętego Jana, ale że bestie ziemi, jeżeli w naszych czasach prasa wspomina o dzikich zwierzętach, to zazwyczaj dlatego, że niektóre gatunki są zagrożone lub bliskie wyginięcia. To raczej człowiek jest niebezpieczny dla bestii ziemi niż na odwrót. Niemniej, proszę Państwa, ludzie padają czasem ofiarą dzikich zwierząt, na przykład tygrysów w Indiach. Ale wiecie Państwo, no one głodne są, muszą jeść. A człowiek często trzeba, nie potrzeba, niszczy męcz. Także proszę, wrócimy jeszcze do tego. Powietrze dajmy z saskiej kępy, proszę Państwa. Ważnym graczem jest Rosja, ważnym graczem jest Iran, ważnym graczem jest Turcja, ważnym graczem jest Rosja, ważnym graczem jest Iran. Powiedzmy, że powietrze z saskiej kępy. Zakończenia wojny, a Syria to jest po prostu taki wyrzut sumienia dla całego świata powinien być. To jest po prostu, to był tak piękny kraj, tak serdeczny i tak życzliwy. Ludzie, którzy, nie wiem, potrafili kogoś z ulicy do siebie do domu ale zaprosić i to się pani. Stało. Tak, piękny kraj, ale rządzony przez okrutnego dyktatora. Rządzony przez okrutnego dyktatora, tam były różne zmiany. Musimy pamiętać, że no właśnie, to jest paradoks, tak? Bo z drugiej strony znam takich ludzi, którzy byli w opozycji wobec Asadów i byli emigrantami, którzy musieli uciekać z Syrii. Teraz mówią, że Asadowie nie byli tacy źli, tak? Bo okazało się, że to, co nastało, to zniszczenie, które jest znacznie gorsze. I tu jest, myślę, że Syria jest przykładem tego, że ktoś się wtrąca. Bo co robili Syryjczycy jak na tej fali arabskiej wiosny? Wszyscy najwięksi specjaliści, tacy jak na przykład nasz profesor Janusz Danecki, mówili, że Syria się nie ruszy. Oni coś wiedzieli, prawda, że dlaczego Syria ma się nie ruszyć. I nagle się okazało, że w Syrii zostały wywołane najgorsze walki. A co mówią Syryjczycy? Przyszli ludzie, którzy nie mówili po syryjsku. Oni przyszli z zewnątrz. To Arabowie natychmiast rozpoznają, że ktoś nie jest od nas i że ktoś jest z jakiegoś innego kraju, po tym jak mówi po arabsku. I oni po prostu mówili, ci ludzie przyszli z bronią, przyszli z pieniędzmi, zaprowadzali swoje porządki. Oni odpowiadali na ataki wojsk asadowskich, które potem prowokowało kolejne ataki i mówi, ta wojna nie jest nasza, to nie myśmy ją wywołali, my cierpimy. Ale konsekwencje spadły na Syrię, ale to widać, mówi się, że Syria to jest wojna zastępcza. Wojna zastępcza między Arabią Saudyjską i Iranem, prawda? To też coś mówi nam tak naprawdę o roli Syryjczyków w tym wszystkim. Miało być o religii, ale nie da się uciec od wielkiej polityki. Pani profesor Agata Nalborczyk, Zakład Islamu Europejskiego, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Reklama. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Zaczęłam ćwiczyć, by schudnąć. Instruktorka poleciła mi suplementy diety Fundamik. Myślałam, że odżywki są tylko dla sportowców, ale Fundamik jest dla osób takich jak ja. Jest bezpieczny i dostępny w aptekach. Te
Teraz, 30 minut przed treningiem, biorę formułę stymulującą Fundamik, której składniki dodają energii i wspierają spalanie tłuszczu. A po ćwiczeniach piję odżywczy koktajl białkowy Fundamik. I potem nie jestem głodna. Teraz nareszcie widzę efekty. Fundamik, by trening dał Ci więcej. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. O, może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i trawisz to. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia magazynów. Smartfony, laptopy, AGD, telewizory smart w mega niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Filip jest podatny na infekcję i zaraża wtedy swoją siostrę Olę. Mama podaje obojgu syrop Neozine. Lek, który wspomaga w przypadku obniżonej odporności. Neozine. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 250 mg inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania na drażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Tna moczanowa, hiperurykemia, aflofarm. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały. W dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Polskie Radio 24. Spojrzenie na wschód, czyli co się dzieje na terenach byłego Związku Sowieckiego od Azji Środkowej po kraje bałtyckie i jakie to ma znaczenie dla Polaków. Doniesienia naszych korespondentów, komentarze, przeglądy prasy, analizy. Zapraszam w każdą środę o godzinie 15.35. Maria Przełowiec. Autopromocja. Jest 15. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Rząd przyjął założenia polskiej polityki zagranicznej na bieżący rok oraz rozporządzenie o nadzorze ministrów nad spółkami w związku z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa. Minister Henryk Kowalczyk wyjaśnił, że poszczególne spółki będą zarządzane przez ministrów odpowiedzialnych za poszczególne branże. Jeśli mówimy o spółkach dotyczących energii, górnictwa, kopalin, to minister energii i górnictwa. Senat rozpoczyna pracę nad ustawą budżetową na ten rok. W pracach nie wezmą udziału senatorowie PO, a ich postawą są zaskoczeni senatorowie PiS. Tamto wydarzenie to tak naprawdę nie było posiedzenie Sejmu, to było posiedzenie klubu PiS. Postawa dla mnie całkowicie niezrozumiała. W piątek ulicami 515 miejscowości w Polsce i na świecie przejdą orszaki Trzech Króli. Największy orszak będzie w Warszawie. Ruszamy spod kolumny Zygmunta, idziemy na plac Piłsudskiego, skręcając w ulicę Królewską. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Rząd przyjął założenia polskiej polityki zagranicznej na bieżący rok. Rząd przyjął rozporządzenie o nadzorze ministrów nad spółkami w związku z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa. Dziś z budynku resortu skarbu zniknęła tablica z jego dotychczasową nazwą. Tablicę z napisem Ministerstwo Skarbu Państwa osobiście zjął minister w kancelarii premiera Henryk Kowalczyk, który od połowy września pełnił obowiązki ministra skarbu. Mam nadzieję, że ostatni minister ma prawo zatrzymać tabliczkę, więc zawieram. Henryk Kowalczyk dodał, że proces likwidacji Ministerstwa Skarbu zakończy się do końca marca. Ten okres 3-miesięczny to będzie takim okresem przejściowym. Spółki, które podlegały resortowi, będą zarządzane przez ministrów odpowiedzialnych za poszczególne branże. Jeśli mówimy o spółkach dotyczących energii, górnictwa, kopalin, to minister energii i górnictwa, rynki hurtowe, spożywcze rynki hurtowe, polski cukier, minister rolnictwa i rozwoju wsi. W tej chwili w Ministerstwie Skarbu pracuje niespełna 400 osób. W innych resortach zatrudnienie znajdzie mniej więcej połowa z nich. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Senat rozpoczyna pracę nad ustawą budżetową na ten rok. Dziś i jutro będą obradować senackie komisje, które przygotują rekomendacje na posiedzenie plenarne zaplanowane na przyszły tydzień. W
pracach nie wezmą udziału senatorowie PO, jak powiedział na konferencji prasowej w Senacie szef senackiego klubu PO Bogdan Klich. Partia ta nie chce legitymizować trybu uchwalania tej ustawy. Uważamy to, co się zdarzyło w sali kolumnowej, za największy przekręt legislacyjny w historii 27-lecia Polski. Uważamy, że taka rzecz nie tylko nie może się powtórzyć, ale że tutaj w Senacie nie wolno nam zalegalizować tego, co nielegalne. Bo tamto wydarzenie to tak naprawdę nie było posiedzenie Sejmu. To było posiedzenie klubu PiS, poszerzone o dwóch przedstawicieli innego klubu parlamentarnego. Bogdan Klich wyjaśnił, że we wszystkich komisjach rozpatrujących dziś i jutro projekt budżetu oraz dwie inne ustawy uchwalone 16 grudnia na sali kolumnowej Sejmu, senatorowie PO będą składać oświadczenia, wychodzić z sali i nie będą uczestniczyli w pracach komisji. Wicemarszałek Senatu z PiS Maria Koc nie rozumie postawy polityków PO. Jak powiedziała, wszystko odbyło się zgodnie z prawem, a obowiązkiem senatorów jest praca nad ustawą. Postawa dla mnie całkowicie niezrozumiała. Wiemy, że ustawy przyszły do nas z Sejmu. Nie jesteśmy od oceniania tego, w jaki sposób Sejm procedował. Chociaż wiemy, że było kworum, wiemy, że była potrzebna większość do tego, aby te ustawy zostały przyjęte. One trafiły, te dokumenty, do nas, do Senatu i zaczynamy normalną pracę w komisjach po to, żeby na najbliższym posiedzeniu móc obradować już na posiedzeniu plenarnym. Posiedzenie plenarne Senatu, na którym zostanie rozpatrzona ustawa budżetowa na bieżący rok, rozpocznie się 11 stycznia. Zdaniem szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego, Kazimierz Ujazdowski powinien złożyć mandat europosła. Polityk ten poinformował, że odchodzi z Prawa i Sprawiedliwości, bo nie zgadza się ze strategią przyjętą przez partię po wyborach w 2015 roku. Podczas konferencji prasowej we Wrocławiu mówił, że PiS, wbrew zapowiedziom, wybrało po wyborach politykę konfrontacji, podczas gdy społeczeństwo oczekuje porozumienia. Kazimierz Ujazdowski oświadczył, że nie może godzić się na politykę, która trawi polski potencjał w konfliktach. Mamy do czynienia z chorobą brukselską, mówił podczas briefingu w Sejmie z kolei Ryszard Terlecki. Polega to na tym, że rozmaite osoby o nieco słabszym charakterze, które trafiają do Europarlamentu, no, popadają w taki stan właśnie pewnej niedyspozycji politycznej. No i wydaje mi się, że mamy z czymś takim do czynienia. Pan europoseł Ujazdowski od dłuższego czasu wyrażał rozmaite swoje wątpliwości co do linii politycznej Prawa i Sprawiedliwości. No a konsekwencją jest dziś deklaracja o opuszczeniu partii. Zdaniem Ryszarda Terleckiego w obecnej sytuacji europoseł Kazimierz Ujazdowski powinien zachować się honorowo. Jest też oczywiste, że został wybrany europosłem, startując z listy Prawa i Sprawiedliwości. Honor wymagałby oczywiście rezygnacji z mandatu teraz, ale obawiam się, że takiej informacji nie będzie i że opuszczając partii, uprzedzając swoich wyborców, Ujazdowski pozostanie na tej lukratywnej posadzie. W ocenie posła Nowoczesnej Adama Szłapki poseł Kazimierz Ujazdowski wiele razy dawał dowody, że potrafi myśleć samodzielnie. Pokazał tą dzisiejszą swoją deklaracją, że jego kręgosłup jest silniejszy, mocniejszy niż ręce Jarosława Kaczyńskiego. Znaczy pokazał, że jest politykiem, który ma coś do powiedzenia, chce myśleć, a jego celem nie jest tylko bycie w polityce, po co, żeby być w polityce, tylko po to, żeby faktycznie działać. Jest politykiem, które działa od 25 lat, pokazał się jako ktoś, kto ma zdecydowane poglądy, poglądy konserwatywne, ale pokazał się też jako propaństwowiec i odchodząc z PiSu pokazał, że nie zgadza się z polityką antypaństwową Prawa i Sprawiedliwości. Kazimierz Ujazdowski po rezygnacji z członkostwa w PiS zamierza zachować niezależność polityczną. Powstał Ruch Obrony Polskiej Samorządności. Inicjatywa skupiona wokół polityków i samorządowców związanych z PSL ma przeciwdziałać zmianom wprowadzanym w samorządach przez rząd i posłów PiS. Zadaniem członków ruchu wprowadzane przekształcenia ograniczają samorząd i doprowadzają do centralizacji władzy w lokalnych społecznościach, powiedział prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Bardzo ważne jest to, żeby nie dopuścić do przeniesienia na jedną ulicę w Warszawie wszystkich decyzji. My nie potrzebujemy żadnych ukazów i nakazów do tego, żeby budować wodociąg czy żłobek w naszej miejscowości, bo nasi rodacy najlepiej wiedzą, gdzie on powinien być i która droga powinna być wyremontowana. Nie pozwolimy na zabieranie kolejnych kompetencji. Nie wójtowi, burmistrzowi, marszałkowi, ale mieszkańcom wspólnoty lokalnej.
Ruch Obrony Polskiej Samorządności krytykuje m.in. przeniesienie nadzoru nad ośrodkami doradztwa rolniczego do Ministerstwa Rolnictwa, przejęcie kontroli przez administrację rządową nad wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska, czy odsunięcie marszałków województw od zarządzania środkami na zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych. Rolnicy spod Pyrzyc staną przed sądem. Prokuratura regionowa w Szczecinie wysłała liczący 500 stron akt oskarżenia przeciwko 39 osobom, w tym byłemu pracownikowi Agencji Nieruchomości Rolnych. Podejrzani odpowiedzą na zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz utrudniania przetargów na ziemię. Mieli umawiać się, który z nich kupi działkę, a pozostali nie podbijali ceny. Oskarżonych rolników broni Solidarność. Rok temu związkowcy protestowali, domagając się wypuszczenia ich z aresztu i obniżenia kaucji. Udało się. Teraz ślą kolejne pisma do polityków, bo uważają, że rolnicy działali w obronie ziemi, by nie dopuścić do jej wykupu przez obcy kapitał. Kilka tygodni temu napisali do posłów PiS, także by czasem trzeba polubić coś, szef Solidarności na Pomorzu tego się wcześniej nie lubiło. Ja tu mówię o świadkach Jehowy bardzo poważnie, że już teraz tych świadków Jehowy tutaj w Warszawie nie ma, ale no będziecie Państwo tak troszeczkę tęsknić, że jak myśmy kiedyś też nie docenili tej naszej Lucyny Gołębiowskiej, która no jedną z najlepszych nauczycielek angielskiego była w Warszawie, w okularach babka tak dziś patrzy się w sufity, gada po angielsku bardzo pięknie i ślicznie i płynnie, proszę Państwa, no ale nudna jak flaki oleju. Ale wiecie Państwo, jeżeli ludzie jej pytania nie zadadzą, to ona mówi, jeżeli wy ze mną nie rozmawiacie, to o czym ja mam z wami rozmawiać? Nie jesteście równymi partnerami dla mnie, chociaż to jeżeli nie płacą, to mogłaby coś tam gadać. Ale ona taka nudnawa momentami była, podczas gdy to była bardzo dobra nauczycielka. Książki pisała. Natomiast no, prokuratura też musi działać w ramach jakichś przepisów. Michał Jach liczy, że sąd odstąpi od wymierzania kary, bo uzna, że rolnicy działali w obronie polskiej ziemi. Pierwszych podejrzanych CBS zatrzymało jesienią 2015 roku. Liderzy PiS oceniali, że aresztowania to odwet rządu PO-PSL za rolnicze protesty przeciwko wyprzedaży gruntów cudzoziemcom. Oskarżeni odpowiadają z wolnej stopy, grozi im do 10 lat więzienia. Oprócz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i utrudniania przetargów, 6 osób usłyszało zarzuty stosowania gruźb karalnych czy naruszenia nietykalności cielesnej. W piątek ulicami 515 miejscowości w Polsce i na świecie przejdą orszaki Trzech Króli. Największe uliczne jasełka przypominające historię narodzenia Jezusa Chrystusa odbędą się po raz 9. Tegoroczny orszak Trzech Króli odbędzie się pod hasłem Pokój i Dobro, nawiązującym do osoby świętego Franciszka z Asyżu. Inicjatywa angażująca dziesiątki tysięcy osób w kraju i za granicą narodziła się ze szkolnego przedstawienia zorganizowanego przez warszawską szkołę Żagl. Postać jednego z Trzech Króli, którzy przybyli oddać hołd Jezusowi. Proszę Państwa, to nie byli Trzej Królowie, to jest Radio 24 też kłamie, to byli Trzej Magowie, a tego Bóg Jahwe zabronił Żydom.